Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest tak piękna pogoda, że musiałem wyjść z domu. A dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę. A gdzie? Do Królewskich Ogrodów Botanicznych, Kew Garden. Więc chyba będzie ciekawy odcinek. Zapraszam. Ogród jest ogromny. Zamykają o 7. Jest godzina 15:16. Jesteśmy tutaj. No i lecimy, nie? Ogród, jak powiedziałem, jest bardzo duży. Zawsze chciałem tu przyjechać, a cały czas było zamknięte. Ogromny teren. Ludzie chillują. Nie wiem, jak się ubrać. Założyć kurtkę, ściągnąć kurtkę. Za chwilę jest mi zimno. Ale jest klimacik. Taki klimat lubię. Tak, moi mili. Ogród jest naprawdę duży. Są też palmiarnie. Zobaczcie tą budowlę. Właśnie chciałem tam iść. Coś Wam poczytać na temat tego miejsca. Jest to jeden z 4 londyńskich kompleksów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dokładnie. Tak się będę mądrzył teraz. Z Wikipedii wyczytałem. Ciekawe, czy będzie czynna palmiarnia, jak to się nazywa. Idę właśnie sobie zerknąć na tą budowlę, co to jest. Przejeżdżałem tędy i tak wleciałem tutaj. Nie wiem, czy Wam mówiłem, wstęp 16 funtów od osoby. Oczywiście, jak jesteś na bezrobociu, to za darmo. Nie, żartuję. Zapłaciłem 16. Oczywiście w kasie nie kupisz, tylko musisz sobie bilet ogarnąć wcześniej. Przez neta. Zobaczcie. Jakie piękne drzewko. Tu jest jakiś mur. Zobaczcie, wygląda to tak. Pagoda Tree. Zobaczcie sobie. Poczytajcie. Idziemy dalej. Zresztą będę pokazywał Wam z przodu. Tam można wejść. To włazimy. Wieczorkiem to się prezentuje, tak? Wbijamy się do środka. No, robi wrażenie. Nie wiem, czy będę mógł tam wejść, czy nie. Powiem Wam, że pogoda jest taka, że słoneczko świeci, ale jest chłodny wiatr. Dlatego przed chwilą się znowu ubierałem. Idziemy. Trochę ruchu mi się przyda. O kurde. Oczywiście zachowaj dystans. Jakaś klimatyczna muzyczka sobie leci. Aż mi się w głowie zakręciło. Tutaj jakaś para sobie stoi na środku. Sobie pójdą, to Wam to ładnie pokażę. Tu są oczywiście jakieś diody. O, dokładnie. Tutaj jest wejście. No jest git. Jeżeli staniesz na środku, tam gdzie ja byłem, to ponoć doświadczysz jakichś dobrych wibracji. Ja nic nie doświadczyłem. Może później mi coś odwali, więc jeszcze nie wiadomo. Ice House zamknięty. Wiadomo dlaczego. Mi się wydaje, że większość tych palmiarni będzie pozamykane. Szkoda, że w necie tego nie piszą. Nie będę tutaj płakał. Ale wiecie, jak to jest, nie?
zapłacicie, to byście chcieli wszystko zobaczyć. Idziemy tam, jest jakaś szklarnia. Zobaczcie tego bydlaka. Kuźwa, masywne te drzewa. Zobaczmy, co to jest. Za drzewko. Robi wrażenie, wam powiem. Dzisiaj luzacki odcinek. Tak się nazywa. Kiedy był zasiany? W 1969? Nie wydaje mi się. Poprawcie mnie, jakby co. Lecimy dalej. Zobaczymy tą... O, to jest właśnie ta palmiarnia. Mam nadzieję, że będzie czynna. Czysta, co ja pieprzę. To od tych wibracji z tego budynku. Ludzie jest tak, wiecie, nie za dużo, nie za mało. Bardzo dobrze, bo nie wchodzą mi w kadr. Idziemy sobie tutaj zajrzeć. Co tu mamy? Mogę tu wejść, czy nie mogę? Mamy kaktusy. Tam nawet są owoce, to są jadalne owoce. Zapomniałem, jak się nazywałem centralnie. Jest pięknie. A mi się wydaje, że jest zamknięte, kurde. Ojeju. Zamknęli mi najlepszą atrakcję, jaka może być. Szkoda. Nie, otwarte jest. Tu jakieś bajorko. Co to jest? Cyprus Pink Star. Chyba chodzi o tą roślinkę. Tu macie aloes. No klimaciarsko, jak w Hiszpanii. Tej pani nie będziemy nagrywać. Wbijamy się do środka. Albo się nie wbijamy. O, nie wbijamy się. Kuźwa, myślałem, że otwarte. Ale niestety nie. Musimy obejrzeć to przez szybę. Kurczę, na końcu języka mam ten owoc, no. Cholera jasna. Kompletnie jestem nieprzygotowany do odcinka. Typowy spontan. Przejeżdżałem i kurczę, zobaczyłem i mówię, a nagram coś. Spontane najlepsze. Nie wiem, czy mogę na ten kamień wejść, czy nie. A w środku kaktusy, inne rośliny, ale niestety mogę sobie pomarzyć, żeby wejść. Nie wiem, czy mogę się tu wdrapać, ale wchodzę. Nie ma żadnych zakazów, więc wskakuję sobie. Będziemy zaglądali, co tu jest. Kuźwa, no ludziom pozamykać takie coś, to... O! Tutaj będzie lepiej widać. Zajrzymy. Kurde, jest klimat w środku. Kuźwa, że nie można tam wejść. Się popłaczę chyba zaraz. Tyle pieniędzy wydałem. Świat kaktusów. Dobra. Nie ma co ryczeć. Trzeba iść dalej. Te. Z Nowej Zelandii roślinka. Nazwy sobie czytajcie, bo nie mam kompletnie pojęcia. Nie znam się na roślinach. Co to jest? Wszystko z łaciny.
jak ktoś się interesuje roślinami, to fajne miejsce. Mordeczki. Schodzę na dół. John Gray. Tam nie można wejść. Dlaczego? Pytam się. Dlaczego? Znacie tego gościa, co pytał się tak dlaczego? Tam kolejny jakiś budynek, szklarnia, oczywiście też zamknięte. Szkoda. Wielka szkoda. Nic nie mówię. Skupiajcie się na oglądaniu przyrody. Jest naprawdę co oglądać, jeżeli lubicie takie klimaty. Ja lubię takie klimaty. Wychillować się. O proszę, dwa kaczorki. Liście zamknięte. Co? Obejrzałem. To miałem obejrzeć w tej szklarni, ale nie obejrzę. Wiecie, co mnie drażni? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Są kawiarnie tutaj, wiecie, do kawiarni możesz sobie wejść. Kupić, wiadomo, sobie kawę, no to jest rzeczą spożywczą, nie? Kawa, cukierki, jakieś drożdżówki. Ale broń Boże, żebyś tutaj wszedł do tej szklarni, bo się zarazisz. Jest jakieś piękne bajorko. Idziemy zobaczyć. Jakieś wodne rośliny. O! Klimacik. Tam co jest? Jakiś biurowiec pewnie. No, te drzewa są niesamowite, nie? Patrzcie. Niesamowicie klimaciarskie. Się powtórzy. Tak. Tak to wygląda. Muay Thai Gym. Kurde. O Jezu, aż mi plecy zawolało. Idziemy teraz tutaj. Albo się cofniemy, wiecie? Tak, typowy taki odcineczek, powtórzę się. Na spontanie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że nie jestem przygotowany. Czego tutaj się przygotowywać? Królewski ogród. Roślinki. Tutaj pan sobie maluje obraz. A zobaczymy, co maluje. Będziemy podglądać. Jeszcze dostaniemy pędzlem w łeb. Tak, tu jest jakaś szkoła ogrodnicza. Lecimy dalej.
zdrowe zioła. Szałwia. Też jakaś szałwia. Jak dobrze czytam, nie? Poprawiajcie mnie, jakby co. Te japońskie jakaś roślinka też szałwie. Wszystko to są szałwie. Kolejne miejsce. Kolejny piękny ogród. Idziemy zobaczyć kwiatki. Taki podobny ogród jest w Richmond Park, tylko bardziej taki, można powiedzieć, jest więcej drzew i jest darmowy. I mi się wydaje, że jest bardziej klimaciarski. Wiadomo, jakby były otwarte te szklarnie, to by było ok, ale mi się wydaje, że powinno być darmowe. Jeżeli nie możesz korzystać z wszystkich atrakcji, to powinno być wejście za 1 funta lub za free. Podróż moja dobiega końca. Tutaj piękna palmiarnia, czy tam szklarnia, też zamknięta. Tutaj by był klimacik. Widać coś. Dżungla. Zrobiłem chyba z 10 km. Tutaj bym drona wypuścił. Ale niestety nie mogę tego zrobić, bo nawet go nie mam. Posprzedawałem wszystkie, żeby nie kusiło. Cóż, moi mili, idziemy tam dalej. Pójdę tam do końca, zobaczę, co tam jest. Będę się zawijał. Jeżeli chcecie zwiedzać takie miejsca, to dajcie sobie spokój, mi się wydaje. Zobaczcie, jaka fajna szklarnia i ona jest... No zamknięta, no kurczę, nie będę ryczał na tym odcineczku, ale
ale kurde, leciało mi z głowy, chciałem coś powiedzieć. Dla fotografów, którzy lubią robić zdjęcia kwiatków czy tam przyrody, to jest miejsce na pewno godne polecenia, nie? A dla mnie na przykład nie byłem happy, bo nigdzie nie jest napisane, że te szklarnie są pozamykane. Myślałem, że będą otwarte. Ale cóż, bywa, życie. Przyjadę tutaj następnym razem, jak po prostu będzie pootwierane. Teraz się zastanawiam, gdzie ja miałem skuter zostawiony, przy jakiej bramie. Nie wiem, co tam dalej jest, zaraz zobaczę na GPS. Oczywiście dostajecie mapki z takimi oto reklamami, które świrują bażanta, że jest otwarte, ale nie jest otwarte. Zobaczymy, co tutaj jest. Takie coś. Aplikacja jako członek zespołu. Czyli nie wiem, o pracę. O, właśnie mówiłem o tej szklarni. Tutaj. Jeszcze jedną ulotkę mam, zaraz zobaczę, co to jest. Zobaczymy, cóż to jest. O. Takie coś. Przewodnik. Nic więcej się nie dowiedziałem. Nie dowiedziałem się, że to jest wszystko pozamykane. Oprócz łażenia sobie wokół. Szkoda. A się popłaczę. Cóż to za krzak? Dąb, jak mi się wydaje. Z 1762 bydlak. O. Spory. Dobra. Idę do końca tej pięknej dróżki. Toalety. Ale chciałem wam pokazać budynek królewskiej kuchni. Tam, gdzie gotowano posiłki dla rodziny królewskiej, jak mi się wydaje. Bo dla kogo? Dla mnie raczej nie. Ale kocopoły. Kocopoły wam przesyłam, nie? Patrzcie. Jest ten budynek. Oczywiście pod słońce. Taka sobie kuchnia, nie? Nawet spory budyneczek, zobaczcie. Można wejść zwiedzić, ale za 6 lat albo za 20 lat, jak to się skończy, nie? Tu macie sobie. Royal Kitchen. Królewska kuchnia. Zajrzę tam, czy można gdzieś może po cichaczu się wbić. Nie wiem, czy tu mogę wejść. Mogę wejść. O, proszę bardzo. No jest klimat. W Anglii mają klimacik. Drzewko oliwne. Proszę bardzo. Kolejny ogród. Tak to się prezentuje. Dzięki, że oglądaliście. Powoli będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało.
chociaż słabo się przygotowałem, w ogóle się nie przygotowałem, bo to był spontan, a spontany są najlepsze. Więc subskrybujcie, łapki w górę. No i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!